Pluszaki zostały podarowane stacji Radomskiego Pogotowia Ratunkowego przez Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji. Nowi pasażerowie trafili do nas dzięki zbiórce Radomian i ludzi okolicznych miejscowości. Trafią do naszych małych pacjentów. Myślę, że sprawią im dużą radość i ulgę w czasie transportu, w ich cierpieniu, w chorobie, przy wypadkach. Często zastąpią rodziców, którzy są zestresowani. Dzieci na pewno przytulają takie miśki i się cieszą, jak dostaną taki prezent. Część pluszaków trafiła także do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Od dziś te misie fantastyczne, pluszowe i mięciutkie jeżdżą w karetkach pogotowia. Będziemy je wręczać dzieciom. Jesteśmy po prostu zachwyceni tym, jak wiele osób ma piękne, ciepłe serca i jak wiedzą, jak ważne są takie maskotki dla dzieci. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji zebrało ponad 1000 pluszowych maskotek.